Siemano koniaro i koniarzu, jak widzicie, strasznie dużo zmian już na całym wstępie widać. Oczywiście jest dzisiaj nowy interfejs, ponieważ jest nowa aktualizacja, w ogóle mapa jest na górze, w ogóle nie wiem co się dzieje, nawet kursor inaczej wygląda, tego się w ogóle nie spodziewałam, że kursor albo zapomniałam. Zanim w ogóle odkryjemy te wszystkie funkcje, mamy też nowe maści starych ras, które sobie przejrzymy, nowe osiągnięcia koni i dzisiaj będziemy sobie to wszystko odkrywać, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Wojownik, Julia Kwiatkowska oraz Pani Owieczka XD. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc bardzo się szokłam, jak włączyłam tą aktualizację. W ogóle ta nazwa jest strasznie tak dziwnie. Dobra, czekajcie, musimy to wszystko sobie poklikać. Tutaj wiadomo, się schodzi z konia lub na X. Podobno na Q jest interfejs konia, tak, na Q, jakbyście chcieli. Ruch nie jest jeszcze dostępny, aha. Z tego co wiem, to wszystkie konie, które już kupiliście, mają te sztuczki i tak dalej. Nieważne na jakim poziomie są, ale wszystkie kolejne konie, które kupicie, to już niestety będziecie musieli poczekać. Dobra, i co? Jak na przykład mogę przywołać mojego konia? Mogę go? Nie, wyzwanie... nie, no czekaj, czekaj, nie znikaj mi. A co to robi? Co to jest to? Polecenie, aha. Dobra, czyli daje się... Okej, trzeba je wcześniej dać. Dlaczego mój koń nie podąża w takim razie? Czekajcie, bo trzeba je dać wcześniej, na to wychodzi. Myślałam, że można sobie odejść i... Aha, to chyba nie działa jakby, bo mój koń się obraca w moją stronę, ale mam pewną teorię. Jak to kliknę, twój koń chce iść za tobą, ale nie może do ciebie dotrzeć? To za pierdzielenie głupot. Wcale nie, bo może, bo widzę, że może. Ej, dobra, jeśli oni to zrobili i to zepsuli, spierniczyli to, no to w sumie beka z jednej strony. Czekajcie, chyba, że musimy pójść na pole, bo na drodze zwyczajnej na przykład tego nie robi, ale w sumie to jest strasznie głupie. Później jeszcze sobie przejdziemy na konia, który ma 15 poziom, ale w moim przypadku to nie powinien być żaden problem. No nie, on się obraca tylko w moją stronę i wymyśla, że niby nie może pójść za mną. Co to za głupota w ogóle? Co to jest? Jezus Maria, wszystko jest jeszcze po angielsku. Dobra, jestem ciekawa, czy można wyłączyć to, bo mnie na przykład to wkurza, że to tutaj widać. Otwórz menu. O Boże, jak dziwnie to co? Ustawienia. Czy tutaj mamy coś nowego? Ukryj ze wskaźnikiem chodu? O! Ukryj interfejs ze wskaźnikiem chodu. Możecie sobie tutaj to usunąć. Ja sobie osobiście to usunę, bo mnie to na przykład wkurza. I do nagrywek na przykład lepiej wygląda, jak to jest tak. Dobra, co my tutaj mamy? Dzienniki zadań. Dobra, to tutaj wiemy i tak dalej. Karta postaci. A, i tutaj nam się od razu wszystko wyświetla. O kurde, dobra. Solo, solo cię słyszę i czuję twoje myśli z dużych odległości. Wow. Dlatego też postara się przybiec. Dobra, ale czyli, że ja teoretycznie nie mam tego na tym koniu, bo nie mam tego poziomu. Ale z tego co wiem, to powinnam mieć, jeśli chodzi o to, co oni pisali. Okej, okay, to jest dziwne, jakieś menu kołowe. Strasznie dziwne. Poklep konia? Mogę poklepać konia z siedzenia. Okej, okay, to jest ciekawe. Sztuczka, okej, okay. Zsiądź. Wyzwanie transportu. Dobra, a jak zrobię tak, to się zwezwij podwózkę. Dobra. Tryb zdjęć. Czy coś się zmieniło w trybie zdjęć? Chyba nie za bardzo, tak szczerze. Nie widzę, żeby był jakiś inny. Skrzynka pocztowa teraz jest tu. Historia powiadomień, dobra. Dobra, sklep globalny jest tak samo z tego, co widzę. Strasznie jest dziwnie. Dobra, klikając na mapę, mamy mapę, of course. Zaraz, czy my możemy tutaj powiększyć to? To jest ciekawe, to jest nawet przydatne, tak mi się wydaje. Dobra, sprawdzimy to przywoływanie na jakimś innym koniu w takim razie. Dobra, tutaj mamy czat. O Boże, jak ten czat dziwnie wygląda. Ten czat dziwnie wygląda, ale moim zdaniem na plus duży. O wiele lepiej wygląda ten czat i mi na przykład nie przeszkadza. No bardziej mi te inne rzeczy jak na razie przeszkadzają. W ogóle, czekajcie, bo chciałam wezwać podwózkę i mi wyskoczyło takie coś. Wezwij stajenną dzięki, której ty i solo solo za darmo przyjdziecie do swojej stajni. Okej, stajenno. O dobra, ej, ekran ładowania podwózki jest na cały ekran, to też na duży plus. Tutaj ktoś zdobył poziom, ej, to wygląda w ogóle tak bardzo, nie wiem, jak gra, wiecie, jak taka nowa gra dosłownie, jak jakiś LOL czy coś, no. Dobra, zmienimy konia, to wejdziemy sobie na Step Mother może po prostu, albo na Bibi, nie, na Bibi. W ogóle też jak się ładuje do stajni, też jest pełny ekran, więc spoko. Będziemy sobie tutaj promować Bibiego, więc wypróbujemy na Bibim, to przywoływanie i tak dalej.
dalej. Okej, są te złote tabliczki, bo jeśli twój koń jest wytrenowany do 15 poziomu teraz, to ma złotą tabliczkę i złoty boks. I rozumiem, że jak go na przykład przestawię tu, to tak, on się zmienia automatycznie. To jest taki fajny jakiś dodatek. Ja się przyzwyczaiłam, że tu się wsiada na konia, a teraz jest tu, więc w sumie beka. Więc będę musiała się przyzwyczaić. Aha, i teraz mamy Q, fajnie. Teraz nie mamy E, tylko mamy Q. Będzie nam się wyświetlać jako błąd. Fajnie. Dobra, włączymy to na Bibim. Polecenie podążania. Aha, no to fajnie, Bibi, nie? Moje konie po prostu mnie nie lubią, po prostu chyba, nie wiem. Podążaj. Aha, obrócił się, ale nie podąża dalej za mną. Mam teorię, że to podążanie nie działa. Zrobili, kurde, i nie działa, beka. Nie no, a już się cieszyłam, w ogóle mi się strasznie to podążanie... Ja bardzo to chciałam, bo w Red Deadzie, ja gram czasem w Red Deada, znaczy ostatnio już prawie w ogóle, ale w Red Deadzie jest właśnie to, że jest przywoływanie konia. Ale czekajcie, może muszę coś jeszcze kliknąć, żeby go przywołać, no ale tak... Dobra, czekajcie. Polecenie wyzwania. Może to jest jakaś wiadomość, jak to mamy zrobić. Bibi, cię słyszę, czuję twoje myśli z dużej odległości, dlatego też postara się przybiec, gdy otrzyma takie wezwanie. Udało ci się odlokować polecenie wezwania dla koni Bibi, który przybiegnie do ciebie, gdy go wezwiesz. Polecenia tego możesz użyć tylko wtedy, gdy jesteś daleko od swojego wierzchowca, a on może do ciebie dotrzeć. Bibi nie przybiegnie do ciebie, jeśli spowodowałoby to wejście do wody lub upadek z wysokości. Aha, to i tak takie w sumie głupie. Mógłby się tepnąć po prostu. A także, gdy pomiędzy wami znajduje się przeszkoda, to ja nie wiem w ogóle po co to jest w takim razie. Wydaj to polecenie z poziomu menu głównego. Gdy nie dosiadasz wierzchowca, możesz to także zrobić za pomocą klawiatury, naciskając U. Dobra, spróbujemy nacisnąć U w takim razie. Znaczy, najpierw nie wiem, czy muszę to włączyć, czy nie, ale okej. On się niby teraz obraca za mną, ale spróbujemy sobie pójść dalej i nacisnąć U. Ja się zastanawiam, co to jest za skrót U. Jakby nawet po angielsku mam pustkę w głowie po prostu. A, i teraz w ogóle poziom postaci mamy też tu. Ale dobra, przynajmniej nie ma tego paska na dole. Dobra, więc U. Bro, widzę cię. Nie rozumiem, mi nie działa to. Musisz być bliżej swojego konia. To jaki w tym sens? A czekajcie, a tu? Polecenie wyzwania. Bibi se żre trawę. No ja nie mogę po prostu. Ej, ja nie wiem, czy mi to nie działa, czy o co chodzi. Czy wszystkim to nie działa, czy tylko mi to nie działa? To jest dobre pytanie. Ale naprawdę te konie nie podążają. Absolutnie. Zero. Dobra, tu jest plecak. Aha, nie... Dobra. Też jest inaczej. A czy ja wiem, czy... No spoko chyba. Jest na pewno większa widoczność tych wszystkich rzeczy. Ktoś tutaj, widzę, wyraził swoją opinię chyba na temat dzisiejszej aktualizacji. Bibi, ty w ogóle jesteś jakiś powalony. Naprawdę. Czemu nie chcesz za mną podążać, chamie, no? A może ja cię muszę wyczyścić? Dopiero mnie klikam i dupa. Dlaczego nie mogę go czyścić też nawet? Wyszczotkuj konia. Ej, coś jest nie tak. Mój koń się w ogóle obraca na mnie, ale nie zamierza absolutnie ruszać się za mną. Prowadź konia. Dobra, prowadzenie konia przynajmniej działa. Chyba. Wiecie co, nieważne? Ja nie wiem, czy ja nie spróbuję się po prostu wylogować, bo coś jest naprawdę nie tak, mam wrażenie. No nic nie działa z tych nowych funkcji. No tylko głaskanie. Powiem wam, że SSU chyba się zepsuło. Help go... Co to jest? What? Team? Nie rozumiem. Aha, tu chyba sta... Aha, Mr. Koza? What the fuck? Mr. Koza? Are you okay? Co się stało z tą kozą? Powiem wam, że dzisiejsza aktualizacja to jest chyba jakiś niewypał. Lewitując jako... Aha! Aha! Ja pierniczę! Czy ktoś zhakował grę? Nie rozumiem! O, kura tam przynajmniej była. Siema, kura. Kura, powiedz mi, co się tu dzieje. Kura, wytłumacz mi, bo ja nie rozumiem, co się dzieje z tą grą. Co ja mam teraz zrobić? Musisz mieć swojego konia ze sobą. Dzięki, mordo! What the fuck? Miałeś niebezpieczne upadki. Wezmij podwózkę? Tak? Aha. Ja pierdzielę. Powiem wam tak, muszę wyjść z tej gry i mam nadzieję, że jak wrócę, to nie będę w tym samym momencie, bo się zabiję dosłownie. Soon after. Okej, dobra. Uwaga, zobaczymy, czy będę umiała zsiąść teraz z konia. Byk, na razie jestem załamana. Nie jestem załamana aż tak tym wyglądem, naprawdę. Ale jestem załamana, jak to funkcjonuje. Wow, nie przeniosłam się do backroomsów, dziękuję bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, to skoro mnie nie przeniosło do backroomsów tym razem, to może, tylko może, będzie działać przywoływanie. O Boże, dobra, czekajcie, wsiądziemy znowu na Bibi jednak. Ja się naprawdę boję tej funkcjonalności, że tak powiem. Dobra, czekajcie, włączę sobie najpierw tu, bo nie wiem, czy najpierw powinnam to włączyć, czy nie. Uff, wiecie co?
To chyba dzisiaj nie zadziała. Piszcie, czy udało wam się przywołać waszego konia, bo mi, jak klikam... Klikam w tym momencie i mój koń dalej stoi. Boże, nie mogę, naprawdę oni tyle już testowali to. Tak dawno już o tym słyszeliśmy. Pierwszy dzień aktualizacji i nic nie działa. To jest po prostu jakiś hit. No i znowu mamy to samo. W ogóle wszystkie moje konie zniknęły. Wszystkie. Ktoś mi je ukradł. Koniokrad w SSO normalnie. Gdzie są moje konie? A co jak zrobię tak na przykład? Pojawi się nagle? Nie. Boję się schodzić, powiem wam, bo pamiętacie co się ostatnio stało? Jak zeszłam? Mój koń ucieka! Boję się tej gry, bro. Boję się tej gry. Jezus Maria, nie można dwa razy w ciągu jednego logowania wejść do stajni, naprawdę. Dzisiejsza aktualizacja to jest żart. Tak swoją drogą ten mem z Pedro Pascalem teraz bardzo pasuje. O, mam swoją własną interpretację, proszę bardzo, tego mema. Dobra, jest dobrze. Moje konie powróciły z backroomsów. Spróbujemy pojechać jakiś wyścig. W ogóle podobno też wyzerowali totalnie wszystkie rekordy. Tylko, że ja mam wrażenie, że od którejś tam aktualizacji chyba z 6 miesięcy temu się zrobiło tak, że rekordy się zerują codziennie. Ale dobra, pojedźmy jakiś wyścig. Kurde, trochę brakuje solo do 10. Bo chciałabym zobaczyć tą animację levelowania. Ale całkiem możliwe, że specjalnie dla was trochę wytrenuję tego konia, żeby zobaczyć tą animację. Czy to zadziała tym razem? Chociaż widzieliśmy na początku, że tam u kogoś działało. Oczywiście uciekanie kozy, zwierzątek z torby nie jest naprawione, bo po co w ogóle to naprawiać? Walniemy dzisiaj funkcje, które i tak nie działają. O, aha. To jest taka animacja jakby pośrednia tego, że takie kuleczki idą w nas, wow. Normalnie moc Jedi. Dobra, na bazarku się raczej nic nie zmieniło, no zmieniły się konie jedynie. I teraz pytanie, czy ja chcę w ogóle na siłę kupować jakieś konie? Ten Shire mi się na przykład bardzo podoba, ale pytanie, czy on mi jest potrzebny? A znając życie, nie, więc jakby nie potrzebuję go. Jeśli chodzi o kwartery, nie lubię kwarterów. Nie czuję też potrzeby kupienia kwartera. Ten kwarter cały czas był? Ja mam wrażenie, że go kurde nie widziałam wcześniej. No wkurzają mnie te konie. No wyglądają głupio, no zobaczcie na ich wielkie dupsko. Miały dzień nóg, ale nigdy nie miały dzień rąk, like naprawdę. Czekajcie, bo opieka nad końmi teraz zapewnia PD dla konia? Ej, ale ciekawostka jest taka, że ja nawet nie mogę nic temu koniu dać chyba. Chociaż dobra, dajmy mu marchewę. On serio zdobywa PD? Za to, że go karmimy? Czekajcie, to ja chcę tylko raz dziennie widzę, bo już drugi raz jak mu dałam jabłko, to już nie działa. Okej. Ale dobra, ciekawe, że dostajemy. Dobra, muszę wytrenować tego konia i zobaczyć, jaką będzie miał tą animację. No i mamy również emeryturę dla koni, jak to ostatnio często bywa. Są to holenderskie oraz duńskie konie gorącokrwiste generacji 1,5. I podczas wtorkowej aktualizacji 20 czerwca dopiero, więc spokojnie. One już znikną, więc do tego 20 czerwca możecie tylko kupić te konie holenderskie i duńskie. I oczywiście są one w przecenie. Holenderskie konie kosztują aktualnie 390 starcoins, no a duńskie to za 300 starcoins. Więc jeśli chcecie zbierać dinozaury w swojej stajni, to zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, wiecie co, ja po prostu wrócę tutaj jak solo osiągnie... nowy... i to już chyba niedługo, bo on dość dużo dostaje. O, ktoś tam zdobył poziom. Ej, ale w sumie z jednej strony spoko, z drugiej strony nie, że my to widzimy. O, naprawdę? Aha, my musimy kliknąć level up. A jakbym nie kliknęła, to co, one się sumują wszystkie? Level horse? What the hell? Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's Clefairy! Ja w ogóle ogarnęłam, że nie mam dźwięku włączonego. I nie słyszałam, co to robi ten dźwięk, bro. Ej, dobra, ale fajne jest to, że pokazuje nam, ile nam brakuje do danego poziomu. To jest bardzo fajne. I tak samo jak tutaj, jeśli chodzi o XP postaci, bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o jeszcze postać, to mamy, jak ona aktualnie wygląda. I jak zmienię jej wygląd, rozumiem, to się automatycznie zmieni, tak. No i podobno jest jeszcze właśnie masa różnych nowych dźwięków. No ja akurat miałam wyłączone słuchawki. Nie wiem po co w ogóle założyłam słuchawki, skoro je miałam wyciszone. No ale dobra, najwyżej na live sobie zobaczymy, jakie to są dźwięki. No i przejdźmy sobie już do naszych spoilerów, jeśli chodzi o nowe maści starych koni, które mamy w grze. Znaczy może nie aż takich starych, no ale już które mają po kilka miesięcy. Nie ukrywam, że już widziałam te konie i chciałabym się z wami podzielić właśnie moją opinią. Będą trzy nowe
walijczyki. Nie lubię walijczyków i raczej ich nie kupię, ale bardzo fajnie, że jest ten... Oczywiście nie wiem, co to jest za maść. W sensie wiem, ale nie wiem, jak ją określić. Pewnie tutaj wam się wyświetla. Znaczy generalnie spoko jest ta maść. Mamy kolejnego. On wygląda dość śmiesznie. Wygląda trochę jak klaun. Nie wiem, dlaczego mi się kojarzy z klaunem, ale kolorystycznie bardzo mi przypomina popcorn. W sensie tego konia z aplikacji Pintabiana. Trzeci walijczyk jest taki bardzo zwyczajny. Taki zwyczajny gniady. No fajne ma te odmianki na nóżkach, ale jest taki strasznie zwyczajny, no. Pasoliki. I to są chyba konie, na które najbardziej czekam. A na pewno najbardziej czekam na tego właśnie tutaj pana Izabelka. Po prostu ten koń to jest koń moich marzeń. Naprawdę, przysięgam. Jakbym mogła wybrać jakiegokolwiek konia chcę, to jest koń moich marzeń, ten, którego tutaj widzicie, więc na pewno tego kupię. Nie wiem, czy jego nie nazwę Flutero, bo miałam nazwać Flutero konia tęczowego. No, albo coś związanego z Fluter. Ten po prostu koń to chyba będzie mój faworycik taki malutki. Wiadomo, że wolę painty jeszcze, ale strasznie, strasznie się zakochałam w tym koniu. Mamy srokacza. Fajnego srokacza, ma fajne odmianki. To jest taki typowy, typowy srokaty koń, jak sobie pomyślicie. I bardzo fajnie w ogóle na tych modelach. Bardzo się cieszę w ogóle, że pasoliki będą nowe. No i mamy trzeciego, który jest bardzo podobny moim zdaniem do American Painta, który jest w aplikacji, tylko że ma karę, takie odmianki, a nie brązowe. Znaczy tamten miał tylko uszka, co prawda, ten ma całą głowę, ale no nic szczególnego, tak moim zdaniem. No i mamy dwie nowe apalosy. Mega, w ogóle mega, że apalosy nowe dodali, ale wydaje mi się, że apalosy dodali, bo jest straszny popyt na apalosy, że tak powiem. Strasznie dużo ludzi je kupuje i je lubi, więc chyba dlatego pomyśleli o takim kroku. Generalnie ten apalosa jest podobny do tych dwóch karych apalos, które mamy, ale moim zdaniem jest ciekawszy i ja nie mam kary apalosy. Ostatnio się zastanawiałam, czy na tej przecenie tydzień temu nie kupić i cieszę się, że nie kupiłam, bo prawdopodobnie kupię tego. Nie do końca mi się podobają te odmianki na oczach, ale dobra, już skipnijmy to. Generalnie bardzo on mi się tak ogólnie podoba. No i mamy drugiego apalosę, który po prostu też jest moim must have. Na pewno najbardziej na niego czekam zaraz po pasoliku Izabelku. Prawdopodobnie apalosy kupię dwie. Więc to by było na tyle. Koniecznie piszcie, czy wam się podoba nowy interfejs. Z tego, co czytałam na Discordzie, to nie za bardzo wam się podoba. No, mi się nie podobają bardzo funkcje, no bo one nie działają, jak widzieliście. Piszcie, na jaką nową maść starych koni czekacie najbardziej. No a ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam wam gorące pozdrowienia.